Cześć mleczko z tej strony, Jobak. Pod ostatnim filmem, gdzie zaprezentowałem Wam komputer po pożarze, zaproponowaliście mi w komentarzach, abym wziął go na warsztat i spróbował go zreanimować. W dzisiejszym materiale postaram się spełnić Waszą prośbę i rozbiorę na części pierwsze prezentowany ostatnio komputer. Wszystko to w celu dokładnego wyczyszczenia i zweryfikowania, co się tam tak naprawdę stało. Dodatkowo wszystkie uszkodzone części zostaną wymienione na nowe, tak aby bezproblemowo móc odpalić tego blaszaka i przetestować go w działaniu. Patrząc na podzespoły zastosowane w tym blaszaku, możemy stwierdzić, że mamy do czynienia z komputerem, który najlepsze lata ma już za sobą. Dlatego też, żeby nie nabawić się nerwicy podczas jego testowania, przy okazji wymiany części na nowe, sprawne, postaram się go również delikatnie subgrade'ować. Oczywiście w miarę możliwości. Na sam początek zdemontuję zjarany doszczętnie zasilacz trust o mocy 370W. Co się tutaj stało, tego dokładnie nie wiem, ale jestem pewny, że zasilacz nie zapalił się sam z siebie, tylko po prostu nie wytrzymał brutalnych eksperymentów poprzedniego właściciela. Po odpięciu zwęglonych kabli i wyciągnięciu całego zasilacza nareszcie możemy się przyjrzeć, co z niego zostało. Tak naprawdę niewiele. Wentylatora brak, kondensatorów nie widać, a cała wewnętrzna strona zasilacza jest zalana takim, jakby stopionym plastikiem. Z tej konstrukcji już nic nie będzie, więc jedyne do czego się nadaje to umieszczenia go w odpowiednim pojemniku na śmieci. Jego miejsce zajmie nowy, jeszcze nie rozpakowany zasilacz Cooler Mastera o mocy 750W. Jego dokładniejsza recenzja pojawi się za jakiś czas na kanale, ale póki co idealnie nada się do projektu komputera po pożarze. Kolejny podzespół, który oberwał niestety wysoką temperaturą i pożarem jest oryginalny boksowy cooler od Intela. W tym przypadku nie mam ochoty bawić się w izolowanie zbęglonych kabli wentylatora. Tym bardziej, że po ostatnim unboxingu elektroniki takich wentylatorków mam w brud. Procesorem zamontowanym na tej płycie głównej jest dwurdzeniowy Intel Celeron D915 o taktowaniu 2,8 GHz. Chciałem zrobić delikatny upgrade na procesor E7500, ale niestety na stronie internetowej wyczytałem, że ten procesor nie jest wspierany przez tą płytę główną. No nic, zostaniemy przy Pentiumie. Płyta główna gigabajta jest wyposażona w 4 sloty na ram, w które maksymalnie możemy użyć 4 1GB kości DDR2. I właśnie takich kości ram mam zamiar użyć w zamian za włożone wcześniej 3 moduły o łącznej pamięci 1,2GB. Jeśli chodzi o dysk twardy, to zostawię tam włożono wcześniej 500. -kę. A dodatkowo dla ułatwienia sobie roboty dołożę jeszcze dysk SSD o pojemności 120 GB. Zainstaluję sobie na nim system i poprzez ten system zerknę jakie pliki znajdują się na 500 GB HDD-ku. Karta graficzna w tym zestawie to AtiRadeon HD4850. O tym czy karta działa, przekonam się dopiero po pierwszym uruchomieniu komputera. Jeśli tak, to bardzo fajnie. Jeśli nie, wymienię ją na inny model. Wszystkie podzespoły komputerowe zostaną umieszczone w tej samej, lecz lekko wyczyszczonej obudowie. Po 30 minutach czyszczenia i składania komputer wygląda całkowicie normalnie. No, może pomijając fakt zastosowanego tutaj zasilacza, który przy tej konfiguracji się praktycznie nudzi, a raczej miał nudzić, bo komputer nie wstaje. Po uruchomieniu tej jednostki, wentylatory zaczynają się kręcić, lecz niestety na ekranie naszego monitora nie pokazuje się kompletnie nic. Myślałem, że za ten fakt jest odpowiedzialny uszkodzony Radeon HD4850, więc czym prędzej wyciągnąłem go z komputera i zastąpiłem w 100% sprawnym GTS-450. Ale i tym razem spotkał mnie zawód, bo komputer nadal nie wyświetlał obrazu. Po kolei zacząłem sprawdzać wszystkie podzespoły zaczynając od pamięci RAM kończąc na baterii BIOSu. Po kilku minutach poszukiwań zorientowałem się, że ani sekcja zasilania procesora, ani sam procesor praktycznie wcale się nie nagrzewają. Może to sugerować uszkodzenie obu tych podzespołów, co jest bardzo prawdopodobne, ponieważ w ich pobliżu panowała wysoka temperatura oraz był obecny ogień buchający wprost zasilacza. I teraz najważniejsze pytanie do Was. Co dalej robimy z tym tematem? Dla mnie wymiana płyty głównej i procesora wiązałaby się nie z reanimacją, a ze złożeniem komputera na innych sprawnych, używanych częściach komputerowych. Pierwotnie z całego tego zestawu zostałby tylko oryginalny dysk, chociaż też nie mam pewności, że jest on sprawny. Jeśli jednak zdecydujecie się, że mam wymienić resztę podzespołów, to nagram o tej reanimacji drugą część. Także sekcja komentarzy należy do Was, a ja tymczasem się z Wami żegnam i zapraszam na inne materiały. Cześć!